Sąpolno to bezpieczna gmina. Tak wynika ze statystyk policyjnych gromadzonych chociażby na Krajowej Mapie Bezpieczeństwa, gdzie pod uwagę brane są m.in. takie parametry jak liczba wypadków drogowych, kradzieże, poczucie bezpieczeństwa podczas spacerów, czy interwencje policji związane z zakłócaniem porządku. Nie mamy szczególnie dużych zagrożeń czymkolwiek związanych. Są oczywiście bolączki, z którymi walczymy, można tak powiedzieć. Są chociażby bolączki, które mieszkańcy zaznaczają w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. To jest właśnie m.in. spożywanie alkoholu w miejscach publicznych, to jest nieprawidłowe parkowanie i inne mniej dolegliwe. Dzielnicowi oczywiście cały czas mają to na względzie. Zresztą tak samo jak policjanci patrolowi, te założenia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa realizują, oznaczane negatywne zjawiska są eliminowane. Dzieje się tak, ponieważ bardzo dobrze układa się współpraca między władzami gminy a policją, tym bardziej, że gmina w bezpieczeństwo sukcesywnie inwestuje. Już w styczniu 2018 roku wspólnie z powiatem konińskim podpisaliśmy umowę, która ma dotyczyć wczesnego ostrzegania mieszkańców. Program nazywał się Bezpieczny Powiat Koniński. W ramach tego zadania zakupiliśmy jedną syrenę alarmową, która w tym roku już została zamontowana na budynku Urzędu Miejskiego w Sąpolnie. Udział naszej gminy w tej inwestycji to kwota około 4,5 tysiąca złotych. Również w tym roku, w styczniu, przystąpiliśmy do drugiego etapu bardzo podobnego programu Bezpieczna Aglomeracja Konińska. W ramach tego programu chcemy zakupić dwie takie same syreny alarmowe, które będą zainstalowane na budynkach strażnicy w Mokolnie i w Lubstowie. Oprócz tego będziemy jeszcze w Sąpolnie, w Urzędzie Miejskim posiadali pulpit sterowniczy, którym będziemy obsługiwał te trzy syreny. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców dotyczące przestrzegania przepisów kodeksu drogowego, środków pozyskanych z Komisji do spraw uzależnień alkoholowych, narkotykowych, zakupiliśmy wyposażenie. Zasygnowano kwotę 1500 zł, za którą kupiono alkomat bardzo nowoczesny oraz latarkę, która jest razem z zestawem ładowarek, a więc sieciową i akumulatorową, taką samochodową, którą można używać właśnie w radiowozie. Takie zapotrzebowanie na sprzęt spotkało się ze zrozumieniem zarówno pana burmistrza Romana Bednarka, jak i Rady Miejskiej. Ten sprzęt już trafił do policjantów. 25 lutego odbyło się uroczyste jego przekazanie, podpisanie stosownych dokumentów. Oczywiście jest już używany, a bardzo ułatwia pracę policjantom latarka, wiadomo, w nocy czy w jakichś piwnicach, wszędzie, gdzie jest niezbędna, jest tam używana. Natomiast alkomat pozwala w kilka sekund bez użycia żadnego ustnika stwierdzić stan trzeźwości człowieka. Nie jest to co prawda urządzenie procesowe, ale daje już policjantom bardzo szybki podgląd na sytuację, kiedy jest potrzebna weryfikacja procesowa, wtedy używają innego stacjonarnego urządzenia w komisariacie. Mieszkańcy mogą też na bieżąco śledzić komunikaty umieszczane w serwisie Blisko, gdzie pojawiają się informacje dotyczące życia gminy, e-komunikaty, informacje dotyczące awarii, ostrzeżenia i alarmy. Serwis Blisko dostępny jest za darmo w postaci aplikacji na smartfony.